Dzień dobry w Szwajcarii. Nasze drugie miejsce do spania w Szwajcarii, na dziko oczywiście. Jesteśmy tutaj na skraju lasu, znaleźliśmy już drugi taki parking. Na takich parkingach przy lesie można spać. Wczoraj wieczorem odwiedziła nas policja, bo jakaś menda zadzwoniła, ale przyszli, pogadali, powiedzieli ok, to wy sobie możecie tu zostać na noc, to nie ma problemu. Tak więc jesteśmy już spokojni i wiemy, że na tych parkingach, wyznaczonych parkingach przy lasach, można spokojnie zostać na noc. Deszcz pada, więc jest tak trochę mało przyjemnie, no ale trudno, damy radę. Słuchajcie, niesamowite miasto. My dziękujemy koronawirusowi, że nam pokrzyżował plany. Co roku jeździliśmy na narty do Austrii, a teraz, ponieważ Austria jest zamknięta, jedynym krajem, gdzie można w Alpach pojeździć na nartach, to Szwajcaria. Przyjechaliśmy do Szwajcarii. No i jest fantastycznie. Po drodze zwiedzamy. Dzisiaj Brno. Za mną tutaj z tyłu jest katedra z najwyższą w Szwajcarii wieżą. Ale to nic w porównaniu do starówki, która jest po prostu niesamowita, niesamowita. Wcale się nie dziwię, że została wpisana na listę UNESCO. Przepiękna, bardzo, bardzo duża, jest gdzie chodzić, jest co zobaczyć. Niesamowita spójność architektoniczna, naprawdę piękne. Ja to uwielbiam, jak budynki są w tym samym stylu, jest to bardzo, bardzo przyjemne dla oka.
dla spragnionych jarmarków świątecznych w Brnie takowe są. Największy chyba jest tutaj pod katedrą, ale niestety dzisiaj jest niedziela. O, tam. Dzisiaj jest niedziela i jest zamknięty. W ogóle wszystko zamknięte. Nawet słuchajcie, magnesika nie można sobie kupić. Katedra częściowo, jak widać, się remontuje. No ale to nie przeszkadza, można sobie zobaczyć i pozwiedzać. Generalnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej starówki. Widzieliśmy wiele dużych starówek. Ja jestem wielkim fanem starówek. Natomiast ta, no chyba muszę zaliczyć do jednej z najładniejszych, jakie kiedykolwiek widziałam. Niesamowita spójność architektoniczna. Wszystkie budowle są w tym samym stylu. Pod spodem są arkady. Ciągną się bardzo, bardzo długo. I faktycznie daje to fajne zabezpieczenie. Jakby padał deszcz, można sobie przejść. Jakby ktoś nie lubił słońca w lecie, to też można sobie spokojnie tamtędy przejść. Więc a nie dziwię się, że ta starówka została wpisana na listę UNESCO. Tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tego cudownego miasta, zapraszam na mój blog. A my teraz pakujemy się i jedziemy do śniegu.